Cześć wszystkim, słuchajcie, mija równy rok, a w zasadzie ponad rok, od kiedy zrobiłem sobie przeszczep włosów i w tym filmie zrobię taki roczny update, pokażę filmiki sprzed, filmiki w trakcie, filmiki po. Też odsyłam Was do playlisty, która jest zaznaczona na moim kanale YouTube, playlista przeszczep i tam jest pierwszy film, w którym wyjechałem do Turcji, zrobiłem zabieg, wróciłem, pokazywałem jak się myje taką głowę po przeszczepie, co trzeba robić, bla, bla, bla. Dużo informacji. Informacji dużo znajdziecie też na moim TikToku Ciarocher. Tam też jest playlista przeszczep i tam jest jeszcze więcej TikToków o przeszczepie. O w ogóle pobycie w Turcji, w klinice, o tym właśnie jak dbać o takie włosy, co trzeba robić potem, żeby podtrzymać to wszystko, żeby to wszystko tak się działo jak trzeba. A teraz przechodzimy do odcinka. Może Was zdziwić wygląd moich włosów, bo są dziś totalnie proste. W zasadzie nie tylko dziś, ale od kilku tygodni, bo zrobiłem sobie przez przypadek taki pewien zabieg, który mi te włosy wyprostował na niby 12 tygodni, ale zobaczymy. Ale dzięki temu stwierdziłem, że osoby, które pisały w komentarzach: och, tak delikatnie dotykasz palcami te włosy, że nie wiadomo, czy to naprawdę masz przeszczep włosów, czy się przejęły, czy się nie przejęły. Więc dzisiaj te włosy będzie można przeczesać. Mam tutaj grzebyk i w ogóle i palce. I zobaczycie, że to wszystko się rusza i można te włosy przeczesywać i to nie są żadne doczepy ani, nie wiem, tupeciki. Więc tak, zacznijmy od tego, że sobie przeczeszę sobie. Zacznijmy od tego, że przeczeszę sobie włosy palcami, żebyście zobaczyli, że tu nie ma żadnego doczepa, bo tak jak mówiłem kiedyś, używałem jakiś doczep, sroczep, żeby nie być łysym, a teraz doczepów tutaj nie ma. Więc tak, mogę też przeczeszać sobie grzebieniem, żebyście sobie zobaczyli. Tak, więc to są moje własne włosy. Zobaczcie na tą linię czoła. Ona taka totalnie nie była. Ja miałem zakola tutaj takie wielkie i ja nie miałem zakoli, które były przerzedzone. Ja na moich zakolach nie miałem w ogóle włosów. Tam nie było ani jednego włosa, a grzywka to było może to. Przerzedzona grzyweczka dziadusia. Tak, więc teraz Wam dam kilka tutaj takich fotek czy filmików przed, żebyście sobie zobaczyli. A tu jest po. Więc ja jestem mega zadowolony z efektów, które mam. Naprawdę już nie boję się wiatru. Praktycznie nie używam lakieru, a jak już to na jakąś imprezie, to jest tylko takie kilka psiknięć. Bo kiedyś, jak robiłem, wiecie, te doczepy, wszczepy i w ogóle, to 2 kilo lakieru, puder do włosów, żeby to wszystko takie było twarde, żeby się trzymało i jeszcze na te takie spinki do doczepy, to te włosy tutaj po prostu mega cierpiały. A teraz nic. I jeszcze od kiedy mam je takie wyprostowane, one są takie lekkie i sobie tak po prostu żyją. I zawsze mi się coś takiego marzyło. Bo jak mam loki, no to też spoko, też nie używam lakieru. Ale naprawdę, nawet jak one były lokami, to w sensie jeszcze jak łysiałem mocno, to zawsze 2 kilo lakieru, żeby po prostu nie dać coś, jakiś wiatr, żeby nie pokazał mojego sekretu. Generalnie cały czas używam Loxon 5%, czyli Loxon Max. Tylko po roku stosowania zrobiłem taką przerwę, wiecie, tylko nie taka przerwa, że nagle, nie wiem, przychodzi mi piątek i wy przestajecie go używać totalnie. Nie, to tak nie działa. Po prostu go odstawiacie, czyli na przykład jak używacie go 2 razy dziennie, to jak jest ten dzień odstawki, no to wtedy powiedzmy, nie wiem, że używacie go raz dziennie, potem, nie wiem, 3 razy w tygodniu, potem 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu i po tym czasie takiego miesiąca, powiedzmy, odstawiania, znowu wracacie do takiego pełnego stosowania, czyli 2 razy dziennie. Zresztą też macie wszystko na ulotce macie wszystko opisane, także tam są wszelkie informacje, które potrzebujecie do tego, żeby wiedzieć, jak stosować Loxon. Używam też czasami jakieś wcierki takie bardziej naturalne, żeby włosy, które się kiedyś przerzedzały na czubku głowy, żeby po prostu były mocniejsze i to naprawdę działa, bo ja miałem z tyłu głowy taki no dość mocny prześwit, a teraz jest zarośnięty. I zaznaczam, że ja przeszczep włosów miałem tylko wykonywany na zakolach i na grzywce. Z tyłu nie, więc z tyłu to, że włosy się zagęściły, to jest zasługa Loxonu i odpowiednich wcierek. No i też masaże, o tych masażach należy pamiętać. Wiadomo, no nie święty nie jestem, nie robiłem, może ich tak codziennie, jak trzeba. A trzeba. Naprawdę. No weź, bo to słychać. Nie robimy ich codziennie tak, jak trzeba, a uwierzcie mi, trzeba, bo to dużo daje.
Ale ja myję głowę codziennie, więc za każdym razem jak myję głowę, to staram się tą głowę mieć tak dłużej, wiecie, i wykonuję taki masaż skóry, żeby głowa była lepiej, skóra głowy, żeby była lepiej ukrwiona, bo to wtedy karmi nasze cebulki i włosy są silniejsze i gęstsze. A teraz pokażę Wam też tył głowy, jak wygląda, bo dużo osób o to pytało i faktycznie ja chyba w poprzednich filmach nie do końca pokazywałem ten tył głowy, więc dzisiaj macie okazję go zobaczyć. Tak to się prezentuje, czy to tył głowy? Tak to się prezentuje. Jak ktoś ma tak gęste i ciemne włosy jak ja z tyłu, to u niektórych widać delikatne miejsca, gdzie był pobierany włos. A w zasadzie włosy, tysiące włosów. No i jesteście też uprzedzani, żeby no, nie golić tych włosów tak bardzo krótko. No chyba, że wam to nie przeszkadza. U mnie przy moich bardzo ciemnych włosach widać gdzieś tam, jak ktoś wie i się przyjrzy, że coś tu by mogło być, ale uwierzcie mi, to naprawdę trzeba się przyjrzeć i ktoś musi wiedzieć, że macie przeszkadzać, żeby coś tam zobaczyć. O. Ale no, znam osoby, które mają jasne włosy albo na przykład delikatniejsze i nie widać nic. Ja mam dookoła głowy swoje włosy bardzo takie twarde i gęste, więc jak one były pobierane, no to widać te takie jaśniejsze gdzieniegdzie punkciki, ale to trzeba się naprawdę przyjrzeć. Ja akurat z racji tego, że jestem fryzjerem, to ostrzygę sobie te boki, wiecie, bardzo krótko, no bo praktycznie mi jest trochę łatwiej nawet samemu sobie podgolić, a też wiecie, szewc bez butów chodzi, więc nie mam za bardzo czasu tak co chwilę się strzyc, więc wolę mieć na dłuższy czas, chociaż nie lubię tego efektu krótkich bardzo włosów. No ale wiecie, wtedy mi na dłużej to starcza i tak naprawdę jak ja się ostrzygę nawet tak ultra krótko, to 2 tygodnie i tych kropeczek powiedzmy nie widać, ale to i tak nawet jak są krótkie te włosy, to trzeba się przyjrzeć i trzeba wiedzieć, że coś było robione, żeby dostrzec tam kropeczki. A tak to naprawdę super, ja jestem mega zadowolony. Naprawdę. Spróbuję wam, nie obiecuję czym się uda, ale spróbuję wam zrobić taki update w takim skrócie, czyli przez te wszystkie miesiące, czyli co 3 miesiące wrzucałem film z update'em o moim przeszczepie. To wrzucę, tak wiecie, pierwszy film, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, bla, bla, bla. Żebyście mogli sobie tak porównać. I jeśli mi się uda, ale to może być trudne, to spróbuję zrobić takie, wiecie, zdjęcie porównawcze z wszystkiego razem. Także jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału, a jak klikniecie subskrypcję, to kliknijcie dzwonek, a przy dzwonku wszystko, żebyście mieli powiadomienia o tym, co wrzucam na mój kanał. Ale najbardziej aktywny ostatnio jestem na moim TikToku, Ciarocher, i tam Was serdecznie zapraszam. Dużo porad fryzjerskich i nie tylko. No i zapraszam też na Ciaro Usago, ale tam już dawno nic nie było, naprawdę. I chyba raczej już nie będzie, bo tak prywatnie z tych social mediów ja tak się wydostaję powoli. I bardziej traktuję je biznesowo. A może pokażę Wam też zbliska linię włosów, która jest no totalnie nowa, bo jak widzieliście na filmikach przed przeszczepem, moja linia włosów była totalnie inna i smutna. No i przeczesujemy jeszcze raz. Także ja jestem bardzo zadowolony, zrobiłbym to jeszcze raz i jeśli kiedykolwiek jakiś problem z łysieniem mi się pojawi, to pewnie strzelę sobie kolejny przeszczep. I tak do końca życia, dopóki będzie, wiecie, z czego przeszczepiać. Ale u każdego to jest uwarunkowane trochę inaczej, bo jeśli mamy bardzo gęste swoje włosy z boków i z tyłu, no to ten przeszczep można wykonywać kilka razy. Niektórzy niestety mają tak rzadkie swoje włosy, że no można ten przeszczep wykonać 2 razy albo raz, ale ja mogę więcej, więc już na razie nie potrzeba. Także pamiętajcie, Loxon Max, wcierki, masaże, odpowiednia pielęgnacja. I jeśli naprawdę macie problem z zakolami, łysieniem, plackami,
to wszystko można zrobić, wszystko jest dla ludzi. Więc to jest mega fajne, że są takie sposoby. Także MediTravel działa po prostu cuda. Jak słyszeliście jakiś burk, to mój brzuch. Czas na obiad. Albo w zasadzie śniadanie, obiad. Także pozdrawiam serdecznie, zapraszam też na moje Instagramy ciaroher, ciarousago i ciaroart. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się.